Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy siano kosy. W sumie to zostały zaczęte w sobotę. Zgłosiłem dwie takie nieduże łąki, bo mówię tak, w niedzielę szkoda dnia, a tak w niedzielę trochę przesuszyło się to sianko. Rozwaliłem je z półkosów. No i dzisiaj jest poniedziałek, wstałem sobie po nocce i jadę po prostu je przewrócić drugi raz. Mam taki plan, że później przed wieczorem je zgrabię na wałki. Jutro szwagier Tomasz mi pomoże rozwalić, bo muszę iść jutro na pierwszą zmianę do pracy. A po południu jak wrócę, jeśli pogoda nam dopisze, to postaram się zebrać to siano przyczepą samozbierającą, no bo to są małe takie kawałki, to rzucę akurat tego siana dmuchawą tam do tych zopól, a te duże łąki, które mam, no to będę chciał je po prostu sprasować, tak jak już kiedyś wspominałem. Tak, tutaj ten kawałek jest niedużutki, bo tam jest też taki rów zalewowy, obszar, gdzie tam rośnie taka trawa, ta ostra, dzika, tatara. I tego to po prostu krowy nie chcą jeść, więc to się skosi, tak normalnie zgnije. Jak co roku tam koszę ten rów, tam jest nieduży areał, praktycznie może pół przyczepy będzie siana. No i z tej drugiej łąki, no to taka dość dobra powinna być przyczepa, taka ubita. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak to się prezentuje na polu. Widzicie, trawa nie jest gęsta, tylko po prostu wyrosła do góry, a w środku jest pusto. Ale ja tam się nie przejmuję tym, bo tego towaru jest, może w przyszłym roku mi więcej będzie trzeba tego siana niż w tym, bo z tego względu, że jak mówiłem, że mam zapasy z tamtego roku, także nie przejmuję się. No teraz ma być załamanie pogody, także ciężko będzie coś podsuszyć. Miejmy nadzieję, że to zbiorę jutro. Chwila przerwy, zajmiemy się pracami przy Bizonie, może przy Rusku. No, jest co robić. Nie można narzekać na nudę. Widzicie taki nieduży kawałek. No tutaj widzicie, jaka trawa rośnie. No tego krowy po prostu nie chcą jeść. Nie jest to duży areał, ale trzeba wysuszyć, żeby było z głowy. Jedna łąka będzie odhaczona, ta druga łąka będzie odhaczona. I robota będzie posuwać się do przodu. Tutaj straszne kredowiska były. Wiosną nie rozwalałem ich, bo nie starczyło czasu tak naprawdę, a później już jak trawa się bujnęła, no to szkoda było tej trawy gnieść, łamsić. No i ciężko się kosiło, gdzie niegdzie po prostu nie podokaszało się dobrze. Noże to momentalnie zjadły kamienie i ta ziemia. Tutaj pod polem no to lepsza trawka, bo jak nawóz wszystko spływa z pola, no to tutaj zasila łąkę. Ogólnie u mnie łąki nie są w żaden sposób nawożone. Trawa rośnie, tak po sobie rośnie, bo tu nie potrzeba tego robić tak naprawdę. Grabimy, jest godzina w sumie już chyba po 16:00. Grabię wcześniej z tego względu, że muszę jechać na usługę do takiej pani, bo chciała, żebym jej zebrał siano, a więc muszę po prostu wcześniej tutaj ogarnąć u siebie robotę i pojadę tam. polu, no to jak mówiłem, tam będzie znacznie mniej. Co wam mogę jeszcze tutaj powiedzieć? Ogólnie modernizowałem kamiarkę. Nie wiem, czy z tej perspektywy będzie widać, ale na tylnej osi są bliźniaki. Rozpadałem drugie takie same koło, jak oryginalnie jest w grabiarce, z tego względu, że jak na przykład na nierównościach albo przy szybszej prędkości po prostu grabiarka zsuwa się na tamtym kole i zmniejsza powierzchnię roboczą, czyli przykładowo nie grabia 3 metrów powierzchni, to 2,50. No to witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj akcja sianokosy. Mateusz Grabi. Miałem możliwość jechania tą bestią z bieraczką, powoli, do celu, bez żadnych stresów i działamy, no. Stachu tutaj ma kawałeczek łąki, no niestety kamerka była u Karola, jak kosiliśmy, więc nie było nagrywek z koszenia, ale dzisiaj działamy. Ale dzisiaj działamy przy zbiorze. No także Wijas dorwał tutaj 30, na pewno ją znacie. No i pozgrabiamy, jeszcze jest jeden kawałek u kolegi tam Marcina na dzierżawie. No i tam też jest kawałek, no jak trawy powinno być z 2 przyczepki maksymalnie. Także wie, zawsze coś się działa. No trawka podeschła ładnie, było 2 dni takiego dość dobrego ciepła, a dzisiaj no niestety jak to przy pierwszych zbiorach sianka, nie wiadomo czego się spodziewać po pogodzie. No i Mateusz działa, jak to powiedziałem. Piotruś mi trochę pomaga. Tak to przyjechaliśmy od razu na pole 2 ciągnikami, zawsze to szybciej niż jakbym miał jechać po prostu zagrabić, wrócić do domu i z powrotem jechać ciągnikiem, wziąć przyczepę, a tak to jest po prostu szybciej, nie? Jest szybciej, sprawniej, bo pogoda jest jaka jest, a te sianko nie jest jeszcze jakieś bardzo suche, ale jutro zapowiadają deszcz, a ono i tak idzie do góry, do Zopole, pod dach, także ono tam dojdzie, najwyżej trochę posypę je solą, żeby wyciągnęła wilgoć z niego i będzie ok. Maszynka chodzi elegancko, wszystko sprawne. Tak, kurde, nie musi być. Piotruś na telefonie, pilnuje ciapka, mój pomagier. My działamy. Nie jest tu dużo, pojedziemy jeszcze na to drugie pole może. Jeszcze 2 wałeczki i wsio. Synchronizacja. Jedziemy. O, ładuje już. No to właśnie dojechaliśmy na drugie pole. Stachu sobie tam grabi. No i to jest to pole, o którym mówiłem, u kolegi Marcina. No, przyczepka pełna dobita powinna być z tego wszystkiego. Towaru zawsze co nieco, a reszta łąk to zobaczycie sami, jak będzie zbierana. No i działamy. Więc widzimy się na podwórku przed rozładunku. Kończymy już rozładowywać przyczepę. Ta dmuchawa i pszczół. tyle w dzisiejszym odcinku, taka akcja z sianokosów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam Was ja, czyli Stachu, i w imieniu Piotrusia też pozdrawiam Was. Strzałeczka, cześć!